Cześć, tu Kasia. Dzisiaj filmik o zazdrości. Mnóstwo pytań było na ten temat, mnóstwo na Instagramie, na Instalife'ach, co robić ze zdrośnikami, co to jest dobra zazdrość, co to jest zła zazdrość, czy to jest tylko złe uczucie. A więc dzisiaj odpowiedzi właśnie na ten temat. Tak jak wspominałam już w filmiku o emocjach, nie ma tak naprawdę emocji dobrych i złych. Są tylko te, których nie rozumiemy i te, których nie kontrolujemy lub te, które próbujemy zepchnąć. I zazdrość jako uczucie per se może być właśnie i dobra, i zła. Najczęściej mamy kłopot z tymi złymi zazdrośnikami, którzy po prostu próbują wszystko kontrolować, wszystko sprawdzać, są zazdrośni o czas, chcą sprawdzać telefony, są ciągle nastawieni na to, że druga osoba chce ich jakby zdradzić, oszukać i zostawić. No mają, jest to głęboki problem, który strasznie przeszkadza w budowaniu relacji, bo relacje są bardzo oparte o jeden bardzo ważny czynnik. To jest co? Zaufanie. Bardzo trudno jest żyć z kimś, kto ciągle nikomuś nie ufa. Więc zły zazdrośnik, ten, który przeżywa tą złą zazdrość, on po prostu nie ufa nikomu. I czasami na początku kobiety, młode kobiety myślą, że on mnie tak strasznie kocha, więc on tak bardzo chce być ze mną, tak bardzo. A zazwyczaj potem, po jakimś czasie, okazuje się, że tak naprawdę to nie ma nic wspólnego z tym, że on kocha tą osobę, tylko to ma największy związek z potrzebą kontrolowania i z potrzebą ciągłego sprawdzania. Dlaczego? Bo przez chorobliwą zazdrość po prostu nie buduje się zaufania. Dlatego mamy dwa typy takich zazdrośników, które ja osobiście obserwuję. To jest ten pierwszy, głośny, nie? Czyli ty idziesz, na przykład kobieta idzie ulicą, spojrzy na kogoś, ty chyba chcesz mnie zdradzić, ty chyba coś tam i już mnóstwo domysłów, scenariusze po prostu. Wow, nie? No dosłownie już ona jest tym facetem, czy zazdrośnicy mówią, no już jesteś z tą kobietą w łóżku, już się prześpi z nią, nie? Zdrada i takie rzeczy ciągle są jakby na horyzoncie. I bardzo często jest tak, że partnerzy zazdrośników, tych głośnych, idą na kompromis. Mówią, no dobrze, no to ja nie będę robiła na przykład tam czegoś, nie? Nie będę często rozmawiała ze swoją mamą, bo ona jest zazdrosna. Bo on jest zazdrosny. Nie będę rozmawiała z kumplami z klasy, których znam od 20 lat i się kumplujemy już od wielu lat, no bo on jest zazdrosny. I po prostu idą na kompromis. I najciekawsze jest to, że te kompromisy, jeśli chodzi o zazdrośników, absolutnie nic nie dają. Bo to nie jest problem komunikacji i narastającego zaufania, to jest wewnętrzny problem zazdrośnika, który zazwyczaj jest związany ze strachem i z niskim poczuciem wartości. Jest głęboko zakorzeniony w tym, jak został wychowany. Bo teraz wyobraźcie sobie, przecież ten człowiek, taki zazdrośnik, skądś się wziął, prawda? To nie jest to, że po prostu tak padło. Nie, prawdopodobnie i najczęściej tak jest, że w domu brakowało czegoś, co by wzbudziło w nim, zbudowało zaufanie. Na przykład jego językiem miłości, takiego zazdrośnika, był czas wartościowy, a rodzice nigdy nie spędzali z nim czasu. W związku z tym teraz on ma tą osobę, którą kocha i myśli, że on ją zawłaszczy, zamknie, skontroluje i ta osoba w ten sposób będzie tylko dla niego. A to nie jest problem tej drugiej osoby, tylko to jest problem zazdrośnika, który po prostu ma w sobie tak zwany przeze mnie głód miłości, który jest tak wielki, że żadna osoba nie jest w stanie go wypełnić. To jest problem, który zazdrośnik musi rozwiązać sam. I teraz w zależności od tego, jak bardzo jest nasilona ta zazdrość, można to zrobić w formie autorefleksji i pewnej pracy z samym sobą. Można to zrobić poprzez terapię, a ekstremalna zazdrość, jak rozmawiałam z moją koleżanką psycholog, jest przejawem różnych chorób, także z zakresu psychiatrycznego. Więc mamy tutaj całą skalę różnych problemów. Natomiast oczywiście dodam, że ktoś powie, no tak, ale ona mi daje powody do zazdrości. No właśnie, i tu jest miejsce na komunikację, bo jeżeli dwie osoby są w związku i ktoś pobudza, na przykład kobieta się jakoś tak ubiera,
czy się zachowuje w jakiś sposób, że ktoś jest bardzo zazdrosny, to powinien powiedzieć. Tylko z zazdrośnikami, takimi do przesady, jest jedna rzecz. Oni nad tym nie panują. Wszystkie emocje, nad którymi nie panujesz, wskazują na to, że gdzieś tam jest głęboki problem. To jest ta zła zazdrość. I drugi typ takiego zazdrośnika dla mnie to jest taki cichy zazdrośnik. Ja mam dobrą znajomą, która opowiadała mi właśnie taką historię o takim cichym zazdrośniku, który poznał taką jej dobrą znajomą, która była taką przyjaciółką domu. No, znali się bardzo, bardzo, bardzo długo. I na horyzoncie pojawił się ten chłopak. No, fajny, taki trochę zdystansowany, ale ona mówi, no, bardzo fajny. Tylko po pewnym czasie okazało się, że ta dziewczyna, która przez paręnaście lat, czy tam ileś dosłownie wyrastała w tym środowisku, nagle zaczęła z tego środowiska odcinać wszystkie relacje. I tak działają właśnie cisi zazdrośnicy, że zaczynają mówić, a twoja najlepsza przyjaciółka, wiesz, to ona to jednak, ale tak naprawdę, naprawdę, a twoja rodzina to w ogóle, i oni nie działają w ten sposób taki łatwy do określenia, że to jest zazdrośnik, tylko oni knują i manipulują. I efekt jest taki, że po pewnym czasie, po półtora, po roku, po dwóch, ta dziewczyna zerwała wszystkie relacje ze znajomymi, z przyjaciółmi, ze swoją rodziną i on ją ma tylko dla siebie. Ona mieszka w tym samym mieście, pracuje w tej samej pracy, zero kontaktu ze środowiskiem. Oczywiście czasami dobrze jest ktoś, jak ktoś drugą osobę wyrwie ze środowiska jakiegoś patologicznego, problemy z alkoholem, problemy, nie wiem, różnego rodzaju. Ale to było absolutnie normalne środowisko i po prostu dziewczyny nie ma. Jest tylko on i ona. I po prostu koniec. To jest ciekawe, bo kiedyś z moją inną córką studiowałyśmy temat w ogóle toksycznych ludzi. I izolowanie ludzi, partnerów od swojego środowiska jest to typowa, jedna z typowych cech ludzi toksycznych. To jest interesujące. I wtedy ci ludzie zamykają w takiej klatce tą osobę i ta osoba doskonale wie, co jej wolno, a czego jej nie wolno. Ale tak naprawdę ciągle musi się mierzyć z tym takim okiem, które jest takie podejrzliwe i które doszukuje się rzeczy takich, które są jakby skierowane przeciwko takiemu zazdrośnikowi. Bardzo trudno się żyje z zazdrośnikami i wiele kobiet mówi, no tak, ale on mnie tak strasznie kocha, ale to przecież pokazuje jego miłość, a poza tym on mnie tak strasznie przeprasza, on już obiecuje, że on nigdy nie będzie. I to, jak właśnie ludzie tak strasznie przepraszają i tak błagają i tak proszą, dodam, że to jest właśnie oznaka też problemu, bo alkoholicy robią dokładnie to samo. Zresztą jednym z objawów choroby alkoholowej jest ta ekstremalna, oczywiście, ekstremalna zazdrość, bo z kolei alkoholicy to mają te takie filmy, że na przykład żona nie chce z nim sypiać, no bo go zdradza, podczas gdy tak naprawdę ona po prostu nie lubi sypiać z pijakiem, prawda? Nie ma zgody na tą całą sytuację. No ale to jest tak jakby inna sytuacja. W każdym razie, czy mamy do czynienia z tym takim głośnym zazdrośnikiem, który się awanturuje, kłóci, wygraża, czy mamy z tym cichym? Pamiętajmy o jednej dobrej zasadzie, której mówi mądra księga, czyli Biblia. Drzewo poznajemy po owocach. Jeżeli po pewnym czasie okazuje się, że zazdrośnik zamyka Cię w klatce swoich oczekiwań i Ty wiesz, stoisz na baczność, wiesz, że Twoje SMS-y będą przejrzane, wiesz, że e-maile będą przejrzane, wiesz, że jeżeli pogadasz z kimkolwiek za długo, będzie wyrzut, bo to są bardzo często takie wyrzuty, że no dla mnie to ty nie masz czasu, nie? To zaczyna się czasami bardzo subtelnie. Idziesz na spotkanie ze starą przyjaciółką, a ten zazdrośnik leży z bolącą głową. Och, jak mnie boli głowa. Och, jak ja nie mogę. Ale nie, 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 ty idź, ale ja chyba to umrę. I to jest ciekawe, że takie rzeczy dzieją się po prostu cyklicznie, że zawsze jest coś, co przeszkadza w utrzymywaniu kontaktów. A przecież, gdy jest bliska relacja, to można znowu umrzeć, będąc tylko ciągle we dwoje. My dla zdrowia naszego emocjonalnego i psychicznego potrzebujemy mieć przyjaciół, potrzebujemy rodzinę, potrzebujemy mieć swoje hobby, potrzebujemy różnych odskoczni po to, żeby ta relacja, którą prawdopodobnie cenimy najbardziej, była jednak ciągle dla nas taka atrakcyjna, taka fajna,
bo gdy człowiek ma taką różnorodność w życiu, to właśnie kształtuje naszą radość i satysfakcję z życia i z relacji. Zazdrośnik też bardzo często żąda dowodów miłości, nie? No, jeżeli mnie kochasz, to zrobisz to dla mnie, to zrobisz tamto dla mnie, to zrobisz to dla mnie. Prawdziwa miłość to nie jest duch. Prawdziwa miłość to nie jest nic takiego, co się unosi w powietrzu. To są czyny, to są słowa, to jest ta codzienna troskliwość, to jest rosnące zaufanie w relacji. To jest po prostu to nasycenie pozytywnymi emocjami, nie? Niestety, niektórzy ludzie wynoszą też z domu różne wzorce, które są właśnie takie nacechowane taką kontrolą. Być może sami byli kontrolowani, ale najczęściej taka skrajna zazdrość wynika z tego, co już wspominałam, z głodu miłości. Więc to jest dziura, której żaden człowiek nie zatka. Po prostu nikt tego nie dokocha, jeżeli dana osoba nie zacznie pracować nad swoją własną wartością, nie przepracuje zbioru przekonań, które doprowadziły do tego. Na przykład być może w domu takiego zazdrośnika była mama, która mówiła, była po rozwodzie i mówiła: wszyscy mężczyźni to zdrajcy, wszyscy mężczyźni to albo ojciec, który mówił: ale kobiety, wszystkie to są po prostu, to kobiety są takie, nie? Albo po prostu ktokolwiek wkładał w takie przekonania, które uderzały w kształtowanie się normalnego, rozwijającego się w relacji zaufania. To są zbiory przekonań, ale to są też różne stany emocjonalne, z którymi po prostu lęki, wstyd, z którymi trzeba się zmierzyć. Jest to pewien też rodzaj niewiary w to, że jak to, ja taki okropny, czyli tu mamy poczucie wartości, prawda? I ktoś taki wspaniały jak ta osoba chce mnie pokochać. To jest niemożliwe. Coś jest nie tak, prawda? Znowu mamy niskie poczucie wartości i strach, że osoba nas zostawi, że osoba odejdzie. I tutaj pojawia się to napięcie emocjonalne, bo my chcemy być kochani, my chcemy doświadczać tej miłości i to głębokiej miłości, ale zobaczcie, jednocześnie to ze środka, co jest, to powoduje odpychanie. I rzeczywiście, no, nawet w literaturze mam przykład, chociażby Otello, prawda? Jest też coś takiego jak zabójstwo w afekcie. Na przykład Andrzej Załucha, taki znany polski piosenkarz, został zabity przez męża kobiety, z którą miał romans. Po prostu ten człowiek wpadł w taki szał zazdrości, że zabił i jego, i ją. Dlatego to nie są sprawy bagatelne, i gdy mamy wokół siebie takich zazdrośników, to trzeba na nich uważać, bo niestety bardzo często zazdrość idzie w parze z mściwością. Czyli jeżeli ktoś komuś czegoś zazdrości, to w negatywnym wydaniu powoduje to, że ja sprawię, żebyś ty tego nie miał. Czyli tu jest, zaczyna się wchodzić zemsta, nie? Czyli na przykład ktoś ma ładny samochód, ale masz za ładny samochód gwoździem, nie? Różne tego typu klimaty są bardzo w Polsce obecne w rodzinach, które na przykład spotykają się na święta i bardzo często są rozmowy tylko pod tytułem: kto ma lepszy samochód, a kto ma to, a kto ma tamto, a mój znajomy dentysta mówi, że na święta Bożego Narodzenia i na święto zmarłych to ma tyle pracy, żeby uzupełniać te różne zęby, bo jak ja się rodzinie pokażę, panie, zrób pan to szybko, bo jak ja się rodzinie pokażę, nie? Więc mamy temat tej negatywnej zazdrości, która potwornie utrudnia życie i jest zawsze związana z niskim poczuciem wartości i strachem przed utratą drugiej osoby. I mamy pozytywną zazdrość, ponieważ każde uczucie pełni rolę informacyjną, po pierwsze, i po drugie daje nam energię do zmiany. Na czym polega pozytywna strona zazdrości? Więc na przykład można komuś pozazdrościć sukcesu, nie? I powiedzieć: wow, na przykład jaką on zrobił fantastyczną karierę w bankowości. Ja też bym chciał zrobić taką karierę. Jak ja to mogę zrobić? Prawda? Czyli może być to taki motyw, taki naszej jakby motor takiej naszej ambicji, że ja chcę dojść do tego momentu. To jest ta pozytywna zazdrość, prawda? Czyli to jest taki komunikat, jeżeli komuś czegoś zazdrościsz, to prawdopodobnie chciałbyś to mieć. Ja używam zazdrości
jako pewnego narzędzia, ponieważ ja generalnie na przykład widzę, czego mi potrzeba, przez to, czego zazdroszczę. Ostatnio głównie zazdroszczę znajomym wyjazdów do ciepłych krajów. Co oznacza jedną prostą rzecz, że muszę odpocząć. To nie oznacza, że oni są głupi i źli i że im życzę, żeby ten ponton się im zepsuł, a ten akwaląg zatkał, jak tam pływają przy tej rafie koralowej w Morzu Czerwonym. Tylko chodzi o to, że mi to komunikuje taką moją podświadomą potrzebę po prostu odpoczynku. I to jest normalne. I to jest właściwe. Dlatego zazdrość jest nam dana po to. No czasami potrzebujemy, na przykład mamy zazdrość w związkach, ale pozytywna zazdrość w związku, na przykład jeżeli zaczynasz zazdrościć, nie wiem, jakiejś osobie, która się spotyka z moim, jeżeli ja zaczynam zazdrościć osobie, która się spotyka z moim mężem, to zaczynam myśleć, aha, to chyba ja potrzebuję więcej czasu z nim. Dlaczego on jest gdzieś tam, dodam, że głównie w pracy i to jest tyle, ale dlaczego on jest tam, a ja czuję tą taką mieszankę takich dziwnych uczuć, takich jakichś niemiłych, niefajnych i niezgodnych z takim moim generalnie pogodnym, zadowolonym i energicznym wnętrzem, nie? Energicznym, takim do przodu. A tutaj coś mnie dopada. I to jest właśnie taki rodzaj zazdrości, kiedy ja po prostu odbieram tą informację, że ja po prostu chciałabym więcej czasu spędzić z moim mężem, nie? I wtedy zazwyczaj jestem proaktywna i mówię do mojego męża, wiesz co, kochanie, zapraszam Cię dzisiaj na randkę. Albo jutro, może byśmy jutro poszli na randkę, no bo też to trzeba dopasować, prawda? Idziemy do kina, albo idziemy na spacer do lasu, albo nad morze, bo tu mieszkamy blisko. Podchodzimy do zazdrości tak jakby proaktywnie, nie? I to samo jest z jego strony. Gdy on zaczyna czuć się o coś zazdrosny, to wtedy on po prostu komunikuje mi to wprost, prawda? I zdrowa zazdrość właśnie tym się różni od chorej, że my możemy to przeanalizować, powiedzieć, aha, więc ja potrzebuję tego i tego, kochanie, może zróbmy to. I to jest fajna propozycja, nikogo to nie rani, nikomu nie mówimy, że jest głupi i zły i że mnie próbuje oszukać i że jak on śmie, tylko wprost mówię, wiesz, potrzebuję więcej czasu z tobą i mam taką propozycję. Podczas gdy zły zazdrośnik będzie robił, albo będzie robił takie te mufy i będzie się obrażał, albo zrobi po prostu klasyczną awanturę, oczywiście oskarżając drugą osobę o te wszystkie złe zamiary i złe rzeczy. Tyle na ten temat. Jeżeli macie jakieś komentarze, zapiszcie je na dole. Do zobaczenia. Łapka w górę. Hej!